O! Dobra! Jedziemy do... Oglądamy, nie chcę mi się opowiadać. Już. Znudziło mnie czytanie. Za dużo. Vlog numer 2. Potężna nazwa. Do domu strachu. Nie, do najgorzej ocenianego studia tatuaży w Krakowie. Co? Jak to najgorzej ocenianego? Czemu? Nie no, żartuję, jedziemy do Bartka do pracowni. Ja się wystraszyłam! W każdym razie, proszę państwa, witam was w dzisiejszym odcinku. Ty, a to nie jest Marcin Dubiel, bo taki prank? Jestem ja i mój wielki plecak treningowy, i moje jedzonko, i moja woda, i wszyscy was witają. Właśnie wyszedłem z treningu i nagrywamy dla was materiał troszkę bardzo odhaczony w czasie. Już myślę, że z rok temu mówiłem Murcik, ej Murcik, nagramy. No ale ostatecznie nie nagraliśmy. W każdym razie, content tatuażowy, proszę państwa, powraca. I Ruda się będzie robiła tatuaże, o którym nie ma pojęcia. Oczywiście jest to odcinek, w ramach którego nie robimy sobie beki i staram się raczej dobrać tatuaż pod kogoś, żeby też nie było mu smutno. No a jak mu się nie będzie podobało, to tak jak mówię, można usunąć. Czyli tatujemy Murcik z FML, tak? Wytatuj! O, pa, co się zaczyna, jakie żarty! No ho ho, o ho ho. Subskrybujesz mnie? Subskrybujesz, masz. Pa, Murcik z FML, ciekawe jaki żart jeszcze będzie. Tatujemy Mater YFL! Ha ha, Mater YFL! Rozumiem, zmienił końcówkę z wymyly na wyfyly, kurwa. No niemożliwe. Trąba! Jak ja bym ci chciał piątkę zbić w tym momencie, to zróbmy tak. FML. Już takie, o kurwa, wiesz, żeby tutaj pomyliła się jedna literka. Subskrybujcie kanał, żebyś literka! Bieżąco z filmami, 50 tysięcy jeszcze zostało do 2 milionów. Udało się was troszkę, że tak powiem, podburzyć, żebyście wzięli i po prostu wyjechali na dół i kliknęli suba. I tak naprawdę po każdym filmie fajnie to leci. Mam nadzieję, że w dniu walki zostanie wbite 2 miliony, jeszcze 50 koła, więc wierzę w was. Naprawdę w was gorąco wierzę, a wy wierzycie we mnie, że rozgniotę Gimpera. A ja w sumie to wiem, że to się wydarzy, więc jest fajnie. Pozdro. Ja wiem, że wy. Czyli ty tam wchodzisz jak do siebie? Oczywiście, że tak, byłam tu tydzień temu. Pierwsz. Serio. Naprawdę? No. Oh my god, shit. Oh, shit happened, sorry, bro. Bo to trzecie piętro, a nie trzy na to. A, mordo, byłem tu tydzień temu. Szefie, będziesz regularnie na ty? Ta, będę, codziennie oglądam YouTube. Trzy razy już byłam. Jestem regularnie. No, number, co? To nie tutaj. Nie no, co środę, myślę, będziemy wrzucali jakiś, kurwa, materiał. Będzie materiał kręcony, fajnie będzie. Przebijamy trąbę w tym roku z subami. Git będzie. Musimy jeszcze pójść za mną. Otwieraj, kurwa. O! Widać, że to bywa, ciągniesz do siebie. Widać, że to bywa. Dobra, weź. Marta, jaką byś chciała dziadę? Jaką byś chciała to zrobić? Powiedz, co ci marzy? O! Film nazwę mocny materiał. Dobre, fajnie. Marzy? Nie mam teraz w sumie. Na przykład jest coś, czego nie lubisz? Na przykład, co byś nie chciała, byś mieć na ciele, bo uważasz, że jest słabe? Te przysługi, które mi zrobią minimalik. Ja bym na przykład nie wytatuował róży, o, nie? Na przykład, po prostu, tak mówię. Maciej mówi, że róża to jest red flag, więc też nie mogłabym mieć róży. Ale lubię ogólnie roślinki i jakieś takie delikatne rzeczy. No nie mam czegoś takiego, czego bym sobie dobrze nie chciała. Róży, kurwa, tribala, za uchem tego gówna, krzyża. Co jeszcze? No dużo jest tych tatuaży, na przykład węża bym sobie na twarzy nie wytatuował. Jajks, oczywiście to był żart, pięknie Mateusz wyglądasz z tym tatuażem. Przysto. Halo, przepraszam, halo, na tatuaż wszedłem, zapis zrobiłem, rezerwacja 50 złotych online. A tak pod kątem po prostu wyważyć te drzwi z buta, tak sobie p***ć Bartek stawić nowe, ale chciałem to zrobić na filmu. Ty, czemu nie dzwonicie? Pytasz, tutaj. Aha. No bo przestrzeń, proszę państwa. Dawno się nie widzieliśmy. Piątkę wyjdzie. Dobrze wygląda. Kurde, stary. Sport zmienia człowieka. To przejdźmy do tego, czym się zajmujemy. Ciebie zapraszam za mną, a ty sobie. A ja sobie. Chyba jak się bez D. Chyba to jest bez D w ogóle, nie? Gdzie jest bez D? Mówię, że ten... bez D się pisze. A żeby być na sobie literówką, ja pierdolę. Ale było śmiesznie. Franko, witam bardzo serdecznie. Właśnie obydwoje moje inicjatywy, ale obydwoje uznaliśmy, że w Red Roomie nie da się odróżnić innych kolorów oprócz czerwonego, białego i czarnego. Na przykład? Tutaj. To jest... Co to jest za kolor? To jest czerwony? Czerwony i powinien być żółty. No widzisz, a wygląda jakby był cały czerwony. Naprawdę, to prawda. Ruda, gdzie chcesz zrobić twarz? Tu z tyłu na ręce. Żeby w razie jak mi się nie spodoba, to żebym nie musiał na niego patrzeć. To bardzo dobrze. O, widzisz? O. Patrz, widzisz? Żółty, patrz jaki kolor. Ej, lol, nie wiem, co to jest. Włączysz teraz czerwone. Lol. Włącz światło, to ma jakieś to. O,
to co, ja sobie druknę parę rozmiarów, powycinamy i przymierzymy. Czy będzie moja mama? Będzie. Ocenić, który będzie najlepszy. A jak zrobisz źle, to wiesz. To by mogło być. Mom. Nie. Wow. Jezus. Ja z nią chodzę. Gracie? Tak. Muszę go zjebać, bo odgrażała się, że jest mistrzem. Jak to się robi? Okej. Okay. Ty, to samo. Aha, to ja prawą ręką, żeby nie było. Popisał się. Dobrze. Dobra, wiesz co, mam do ciebie prośbę. Obróć się do mnie tyłem, podbij mi tylko rękę w miejscu, w którym będziemy robić dziarkę. Zaczęłam się stresować. To będzie dobrze tutaj wyglądało. Ja jestem tym zabawnym w związku. Dobra, to będzie dobrze tutaj wyglądało, naprawdę. No to git. No, właśnie rozmiar sprawdzałem. Fajnie rozmieściłeś to, podoba mi się. Git? Mhm. Są jakieś znaczki, jest tam te trzy literki są zachowane, to fajnie, podaj rękę. Jak my się poznaliśmy, to chyba nie mieliście jeszcze aparatu przy nie? Tak, miałem do połowy, no a teraz sobie dojechałem właściwie do samej góry, więc w miarę jest zakończona. Tydzień temu zrobiona, nie? A tydzień temu? O, świeża sprawa. W ogóle mieszkasz w takim mieszkaniu. No, zajebista do tego, fajna przestrzeń, ja lubię. Lubię te kamieniczne takie mieszkania. On lubi to. A żebyś podwinęła koszulkę. No. Ręka z koszulki. Możesz się delikatnie obrócić do mnie. Straszyła. Myślisz, że tatuaż będzie duży czy mały? Nie wiem w sumie. Szczerze mówiąc, to się niczego nie spodziewa. Przekładał ci Bartek w sumie papier. W sumie mogłem już potem wyczuć, że nie był zbyt duży. Nie był za duży? I się wydaje, że był taki... Dobra. Średniego wzrostu. Taki średni, skoro Bartek już pół ręki goli. No właśnie. Jak goś masywny jak ja, 86 kg siądzie tutaj, to się rozdupcy? Siadaj. Stary, przecież ja... Większy od ciebie siadali. Przecież ja... Jezus. Marzenie, przecież ja stąd. Kto jest głupszym w tym związku? O, kolejny odcinek, dzięki wielkie. Kolejny pomysł na odcinek. Ale kurwa, łatwy content się robi. Ale sianko będzie wpadało, proste. To siedział i oglądał ludzi. Dzięki. Spory ten kawałek papieru był. Spory? Spory był taki. Gigantyczny kawałek papieru. Zobacz to lepiej, Jojo, i to spraw. Czy to nie jest przypadkiem za duże, Jojo? A mater nie jest przez dwa to? Nie wiem, chyba trzeba przestać oglądać ekipę, co? Za dużo żartów o mnie. Dobrze, ty żartownik. No tak, ale na takich odcinkach, jak jest coś takiego w ciemno, to może trzeba żartować. A znowu najlepsze w tych żartach jest to, że możemy sobie teraz robić tą beczkę, że tam jest Mater FML napisana, ale potem jak już będzie, to powiemy, że ostrzegaliśmy. I zerknijcie. Jojo lubi ze mnie żartować. A wy? Co najbardziej podoba mi się w Rudej? Chciałem powiedzieć tak coś głupiego, ale jednak się opamiętam. Wszystko kocham w Marcie. Panowie, co myślicie? No ja myślę, że subtelny jak dla Marty. Myślę, że dobrze, fajnie nawet pasuje. Myślę, tutaj jest ta główka na dole, ona jest taka... Fajnie. Nie wiem, fajnie to wygląda. Okej, wyprostuj rękę. No. Tylko nie patrzy się na rękę swoim przypadkiem. Ale nie, no tak, mówię, że... tatuaż mi się najbardziej podoba w Marcie. Zawsze je żartem. To prawda. Ej, ty, trąba. Powiem ci tak. Lubię cię, jesteś w porze gościem. Masz VIP-a, daj donate. Jest ładnie, to wierzę ci. Widzowie, poproszę o statystykę w komentarzu. Ile na moim kanale odcinków z tatuażami jest? Ogólnie odcinków. No to co, startujemy. Dobra. Ostatnio robiłam wróżkę i nie bolała. I teraz też nie boli. Bolała? Nie bolała. Nie, to jest takie miejsce, ręka jest akurat chillowa. O! Najgorzej mnie bolała noga, tam z tyłu, i tam mnie najbardziej bolała. Warga. Ale jesteś na głośniku, jak chcesz. Mater! To jest trąba. Robimy z Martą to, co mówiliśmy, że będziemy robić. Okej. Słuchaj, nie pograć w Fortnite? Że ja? Czy nie chcę pograć w Fortnite? No, później. No, jak wrócę, to mogę. To pa. No, siema. Proste.
Widzisz, se dzwonisz do dziewczyny, ona se tatuaż robi i mówisz tak. Ty, grasz w Fortnite. Powiem wam tak, wczoraj pograłem sobie z Martą w Fortnite i się giga wkur... Wiecie czemu? Bo Marta intowała. Widzisz, bo to są tatuaże właśnie. Co, ile na ile to czasu? Tak, zrobili po 1,5 maks. No. Ty, a co ona ma taką koszulkę? Czy to tak specjalnie? Widzisz, bo to są tatuaże właśnie. Co, ile na ile czasu? Tak, zrobili po 1,5 maks. No ma, nie, 1,5 godziny ma. No tak poważnie pytam. No tak, poważnie teraz pytam. Nie, no dobra, godzina myślę, że to zamkniemy. Specjalnie? Nie, po prostu wszystko moje tatuaże było robiące 20 minut. Powinien zrobić w ogóle serię tatuażów ciemno, że tatuażysta ma opaskę na oczach. Zawsze cię zmywają. Mega forma, że to jest nie taka. No wiesz, to tak. Jakbyś był kartą w FIFA, to byś dostał Team of the Week, stary. Fryzura fresh, wrzucimy Barbara, kreseczka siedzi. Jojo! Ja dole nie! Czemu Jojo? Ale Jojo boomer, nie? Chat. Ale Jojo jest boomer. Ten mem był śmieszny 3 tygodnie temu. No to co? Nadążę. No to co? Nad internetem. Teraz? Co jest teraz śmieszne? Teraz mrówki. Teraz nie mrówki jesteś? Teraz już za bardzo nie mam mrówek, ale mrówki to był genialny trend na TikToku. Po prostu ja przewijałam TikToka i miałam... 3,69 zł. Dałem pieniądze. Dzięki za VIP-a. Spoko ze tak tanio. Kurwa, myślałem, że trąba to rzuci przynajmniej 10 zł, byłoby miło. A tu chuj, pa. Piosenka by dla niego poleciała, a on tak. 3 zł 69 groszy i wiesz jaką miał minę pewnie, jak wpisywał te 69 groszy? Ole pod memie. Co po prostu co drugi mam? Hej, bróweczko. Jak to? No. Ale za to trafiłem na super shota z przedpremierowego Lada Ekipy. Jakiś roast? Roast jakiś? Smacznej wyłączki, family Google. Mocno 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 od odcinie na serio? Serio? Nie, co jest? Półtorej godziny minęło. Okay. Półtorej godziny minęło, tak? Wystarczyło mrówki włączyć. Tak, zaczęło mrówki. Przenieśliśmy się w czasie. Subtelny, według mnie, no. Oczywiście. Nie masz takiego tatuażu. Stwierdziłem, że w sumie ty powinnaś mieć chociaż jeden taki tatuaż. Co jest napisane? Ej, ale fajnie, bo nie mam żadnego napisu, ale co to jest napisane? Musisz k***wo odgadnąć, nie interesuje mnie to. Musisz odgadnąć. No, tam jest, w tym jest Mother FM, napisane tylko... O, nie, ja licznik powinien być, ile jest żartów o mnie w tym k***u. Szacun. Mati, chodź, jak jesteś jeszcze, chodź, se piątkę zbijemy, chodź, masz. O, cyk, pa, żółwik, za kole. I nie wiem, co tam kurwa jeszcze robili. Musisz się... To jest Harry Pottera, na pewno. To są dwa słowa. Widzę. Wirgardium Leviosa? Tak. Zajebista. I tak myślałam, że mi coś zrobisz z... Nie, musiałem zrobić coś z Harry Pottera, bo jak to jest możliwe, że ty nie masz nic z Harry Pottera zrobić? Ale jak leżałam tam właśnie, to tak sobie pomyślałam, że pewnie coś z Harry Pottera. No, fajne. Nie ma tu żadnego... Dobra. Ale za kola nie mam. Pa, jak fryzjer dobrze ukrywa. Pa, jak zakrywa. Pa, tu powinno być tak. Chłopie, pa. Pa, ja se przyłożę, o. No jest, kurwa, trochę, takie małe, nie?
Ja pomyślałam, że pewnie coś z Harry'ego Pottera. No, fajne. Nie ma tu żadnego błędu. Nie ma błędu, ale przyszedłem do Bartka, a Bartek miał sobie Windgarden. Ja mówię do niego, ej, bo to źle jest bez D. Ej, ale wiesz, że jak byłam u niego na... Żeby sobie wytatuować skarpę, to mi pannę chciał zrobić. Bo... Ty, a rozumiecie, że... Ja mam znak zodiaku panna, ale by było co? Taka ciekawostka. Taki fun fact. Wiesz, tak M-kami. Jestem cały ja. Nie trzeba być czujnym. Zobacz, tak jak coś będzie spokojnie, tak patrzę. Ty, ale to chyba nie jestem znak. Mega ładny, bardzo fajnie, podoba mi się. No i super, w takim razie. Wcześniej pytałem z ciebie, czy jeszcze czegoś nie lubisz. No. Bo na przykład wiesz, jakbyś mi powiedziała, że nie lubisz napisów, no, to byśmy musieli zmienić koncepcję. Ale myślałam sobie... Ty trąba, a kiedy mnie zaprosisz na jakiś odcinek? Zaprosisz mnie na odcinek jakiś? To ci content zrobię. Tylko taki, gdzie hajs się wygrywa. Dzięki. Nie wiem, coś tak myślałam sobie o tatuażach i pomyślałam sobie o napisie, że właśnie... I tak szukałam miejsca, gdzie ja bym tu mogła zrobić... Niebo cringe? Wolicie mnie samego oglądać bez trąby? Dobra, rozumiem. Jakiś napis. Myślałam, żeby tu sobie zrobić jakiś napis. To mam tu. Najważniejsze, żeby to... Ale masz dużo widzów, Mateusz. Marta oddaje. Wiesz co, trąba? Posłuchaj, no nie mam tak dużo jak ty, ale pędź tyle. Się podobało? Każdej osobie się na razie podobało. Cztery osoby. Każdej się podobało. Ciężko. Jak to zobaczyłam, to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, że to jest właśnie Wingardium Leviosa. Ale tak mówię, no nie mówię, bo to chyba nie wiem, nie jestem pewna. Kurde, strasznie mi bolał ten napis, no to mnie boli. Dobrze, nie było strasznie? Nie było strasznie, fajnie, polecam takie odcinki. A ja cię trąba chciałem do siebie zaprosić, rozumiesz? Chciałem ci dać taki, wiesz... Chciałem cię do siebie zaprosić na filmik i byłoby spoko. Ale w tym momencie, no nie wiem, szkoda, nie? Szkoda, że tak się potoczyła ta cała rozmowa. Jesteś w porze? No ale będziemy musieli to przedyskutować. Po prostu, na razie Mati, możesz jako operator mi porobić w środę. Dzięki. Dzięki. Ciarka za darmo, fajnie. Właśnie, ciarka za darmo, nie? No. Dzięki bardzo, szefie. Dziękuję bardzo. Po latach, można po prostu tam powspominać. Prawda, Ruda tutaj przychodzi. Ty, ale trąba? To patrz. To jest właśnie ten chłop, co mówi tak, ale mam glow up, bo założył kurtkę TNF-a. Nie, no to już była 4 razy, raz jest dzisiaj. Trzy jednak, bo jednak wziąłem 2 przed tym. Dobra. Słuchajcie, dzięki wielkie, guj się porządnie, widzimy się na walce i tyle. Dobra. No i co, byłeś już raz i pchasz drzwi na siebie? Właśnie do siebie otworzyłem. Pchasz drzwi do tego, tak? No tak. Tak, to się chodziło, tak? Proszę Państwa, taki szybki, vlogowy... Wszystko w drugą stronę otwierają. Drzwi takie wielkie, chłopie, widać, że wiesz, ona je pcha, kurwa. Jeszcze pcha, wiesz, tak 2 sekundy. Widać, że nie otwierają. Proszę Państwa, także to był szybki odcinek. Dobra, trąba FML, uspokój się. Po treningu dzbanie, ubrany zwyczajnie, jak zwykły ziomal. No dobra, gostek. No to... Słuchaj, no nie musisz mi się tłumaczyć przecież, że ty jesteś po treningu czy po czymś. Ja po prostu stwierdzam fakty, proste fakty. Żaden glow up? No dobra, stary, spoko.